zielony szlak, nie? No właśnie. Bo tam na Rejwis się jedzie. Tak. Kurczę, mało ludzi, bo są wszyscy w robocie chyba. No tak? No. To je penzion na náměstí. Kurva, teda by je pykalo. Czerwony, jest 3 maja. W Czechach najnormalniejszy dzień roboczy. Wszystko jest otwierane. Dużo samochodów z Polski. Wszyscy jadą na weekend. A po co to se vela to kosztuje i to jeździ? Zlaté Hory, Mikulovice, Jeseník. Nawet do Ostrawy stąd idzie dojechać. Tu jest ciekarna. No, ciekarna, wiesz co to jest ciekarna? No. Poczekalnia, nie? No. Tu są jakieś napisy. Dużo napisów. Może będzie znak, że tam na kupę biskupa. Kościół Świętego Rocha, jakiś Leuchtenstein. No. Mam dwie daty. No, bo tu jest czas wschodnioeuropejski. No, i teraz idziemy zielonym szlakiem. Praktycznie aż pod sam szczyt. Potem jest odbicie trochę na prawy szlak i można tu było przyjechać. Nie? Zlaté Hory leżą przy granicy z Polską, w odległości 2 km od Głuchołazów. Łatwy dojazd, tu mamy piękny widoczek. Miecki okruch. Zamek Edelstein. Bo miejsce jest widokowe, tak zwana wychlitka. I wędrujemy sobie po czeskiej stronie na biskupską kopę. Słońce świeci pochmurno, ale z rana trochę chłodno. W granicach 4-5 stopni było rano o 8. Ma być słonecznie cały dzień. Jakieś niewielkie zachmurzenie. Na pewno trochę lepsza pogoda niż u nas. U nas zapowiadali lokalne burze, ten odsuwający się niż na południowy wschód. Mają gdzieś wystąpić jeszcze opady deszczu, ale generalnie pogoda powinna się poprawiać.
Kapam Jobku, Padlim Wojakum, Prusko-Rakowski, bitwa. Tu było jakieś wejście zamurowane. Widać, że starą budowlę, bo z kamienia. Zobaczmy, co jest w środku. My nie wejdziemy, ale nasza kamera dojrzy wszystko. Je tam tu! Nikogo nie ma doma. No i weszliśmy na piękną łączkę. Tutaj z krajem biegnie szlak. O, tam widać jakieś... O, już widać wieże na kopi, na biskupie i kopie. A grobek Daniela Iwana. Młody chłopak. Kurczę, 19 lat. Coś ty tu, Daniel, zrobił. Rozczaskał Kaziu Drzewo, co? To jakiś Bolesław Doboś namalował obrazek. O. A, bo tu jest krzyżowa cesta. Skała. Proszę Państwa. Myślałem, że to drzewo powalone, a to... Ciekawa forma. Ciekawa. No i szlak zielony przekracza drogę i znowu na szlaku. Tu po trasie mamy piękne pole czosnku niedźwiedziego. Wspaniałe. A zapach było czuć już z jakichś 20 metrów. Jesteśmy już coraz wyżej, bliżej szczytu. Tak wyglądają Złote Hory. A w Lasach Czeskich normalny dzień pracujący, zrywka i już coraz bliżej szczytu. Dość ostro tu było. Nie znam wszystkich szlaków po czeskiej stronie, ale tutaj ta petla Wolfa, pomarańczowy z niebieskim, nie wiem, czy to szlak rowerowy. I zbliżamy się do szczytu. Na szczycie wycięte wszystko. Już po kawie na kopie biskupiej po czeskiej stronie. Przestało troszkę wiać, choć słońca nadal nie widać, pochmurno. A najważniejsze, że nie wieje. Z strony polskiej naprawdę dzisiaj jest supermarket. Człowiek za człowiekiem idzie, no wszyscy mamy wolne, tak? Natomiast po czeskiej stronie cisza, spokój, ale ja też nie bez podstawy wybrałem przejście. Jeszcze raz rzut oka na krzyż. Krzyż pamięci ufundowany przez rodzinę Rudolf 1925.
możemy podziwiać. Zobaczymy, czy to jest Tatra. Takiego auta nie widział, ale co ja wiem o samochodach? Samochód Praga. Przez chwilę myślałem, że będzie Tatra. No i schodzimy z Biskupiej Kupy i idziemy do Złotych Chor, ale tym razem schodzić będziemy niebieskim szlakiem i zobaczymy tam na dole. Wejdziemy do informacji turystycznej, jakby jeszcze była czynna, i poprosimy o taki jakiś reklamowy biulecik, przewodnik, bo tam jest jeszcze jaskinia i to jest, tutaj pisało na tej tablicy, że to jest tylko 6 km od Złotych Gór samochodem. No i dość fajnie tak wyglądała, jakoś uzdrowiskowo, ale no podjedziemy, zobaczymy. No to taki teraz małe, niewielkie podsumowanie, jak się sprawują buty Skarpa, które sobie kupiłem. Zresztą Jola tak samo se kupiła. Powiem tak, jeżeli się idzie po kamieniach, może być wyryb, może być płaska droga, super. Tylko trzeba dbać o stopy, żadnych długich paznokci, bo tak jak powiedziałem, przodek jest troszkę wąski, palce się schodzą, można sobie tam zrobić odciski jakieś bolesne, więc trzeba ładnie poobcinać paznokietki, zadbać i wtedy jest wszystko ok. Natomiast dzisiejsze wejście, gdzie w nocy padał deszcz, jest mokro, po prostu nawet na płaskim terenie nie jest zbyt ostre podejście, mały spad, ale była woda i było błoto, to po prostu są łyżwy. Lepiej było wejść na trawę, iść po trawie kosztem mokrych butów, niż próbować iść po śliskim. Naprawdę, po kamieniach mokrych spoko, nie ma kłopotu, ale po terenie, gdzie jest tylko błoto, woda, to te buty w ogóle nie mają przyczepności, szczerze. Takie jest moje spostrzeżenie. Że są bardzo, bardzo wygodne. O. W ogóle nie czuć na stopach. To prawda, są lekkie, fajnie się idzie, ale też zauważyłem po ostatniej wyprawie na górę Żar i zejście, jak wracaliśmy do domu, a tylko w tych samych przyjechałem, weszłem i powracałem z powrotem, a już trochę stopa mnie zaczęła boleć, jedna i druga. Dlatego teraz nauczony, jadę sobie w swoich adidaskach wygodnych. Dojechaliśmy, przebieram buty na skarpy, no i mykamy pod górę. A tu nam się, proszę, odsłania wspaniały widok. Bez drzew, super widać. Nie, no tu fajny widoczek. No bajerka. No to luknijmy, no co tutaj tam widać. Tutaj są Złote Chory. Jakieś jeziorko. O, postaram się pokazać, tylko nie wiem, czy znowu mój gruby paluch. Tu idzie droga. To jest droga do przejścia granicznego. Schodzimy niebieskim szlakiem, ale że wycięli wszystkie drzewa, to chyba nie mieli już gdzie namalować tego niebieskiego szlaku. No ale ścieżka jest jakoś wydeptana, więc miejmy nadzieję, że... Tak. O, jest zostawiony. Jedno drzewo zostawione i na tym drzewie to tylko chyba zostawili po to, żeby namalować, że jest szlak. Dobra, dobra. Jest niebieski dalej. No i gdzie? A, bo tam była Hoffmanowa lawiczka, a tu jest Braunerowa lawiczka. I dochodzimy do jakiegoś rozwidlenia. Co my tu mamy? To jest Leuchtenstein. Pod Leuchtensteinem. Pół kilometra, czyli jakiś coś tam musi być widokowego. Póki co nadal nie widzimy żółtego szlaku, choć jakiś niebieski, żółty, więc może się gdzieś łączą.
Tu jest jakoś górka. Na pewno wychlitka tam jest. No i takie już bardziej cywilizowane zejście. Żółty szlak. No, żółtym. Tak, chodź, przeczytamy. No i tu masz tak. Z Latechory na Mesti 3 km. I z Latechory na Mesti też 3,5 km. No to tak nie wiem, bo tu by się tak przyjemnie szło. A tam tak bardziej przez las. I tam są takie domecki, może byśmy szli koło nich. Wiesz. A ciekawe to, jak się jedzie rowerem i się tak mocno walnie kołem w jakiś kamień, czy może się opona pęknąć tak? Tu czy tu? Tu. Bo tu jakiś taki... Taki przyjemny szlak. Jakaś taka dziwna odnoga. Jakiś domeczek pozamykany na 7 spustów. Jesteśmy na żółtym szlaku po stronie czeskiej. Tam był kamień graniczny, dwa nawet. Ciesko. I tutaj ten wał ułożony z kamieni. Nie wiem czasem, czy to nie jest granica po prostu, fizyczno. I tam jest Polska, tu są Czechy. I tu był rów taki. Teraz jesteśmy po polskiej stronie. Tu jest znak graniczny. Literka P, Polsko. Z drugiej strony jest C, Czesko. Żółty szlak. A przypuszczam, że to była kiedyś granica. No niesamowite. Niesamowite to, że mamy namacalny dowód istnienia fizycznych granic. Piękny mur kamienny, który był kiedyś granicą fizyczną. Znaczy no do teraz jest, tak? Fizyczną granicą pomiędzy Polską a Czechami. Powiem szczerze, słabo tu oznakowany szlak. Można pobłądzić, ale po prostu fajna ciekawostka. Bardzo fajna ciekawostka. Idziemy po fizycznej granicy dwóch państw. O, a tu nawet jakiś kabel leci. No. O, proszę bardzo. Pozór. Sztatni chranice. Dobrze powiedziałem, żeśmy mieli tą ścieżką iść. Może dlatego jest tak puszczone, że po prostu jako ciekawostka, że to jest ta ścieżka, na której staliśmy. O, proszę. Tu jest. Ciekawe, kaj my wylezymy. Niby żółty miał prowadzić do centrum miasta. Właśnie. Thank you.
zagłębie Czosnku Niedźwiedziego. Jak fajnie ułożony stary mur, nie? No i teraz słońce wychodzi. Tu są schody i trzeba na nie wejść i zobaczyć, co tam jest. Tak jest. Ups. Tu jest taki zbiornik. To jest basen. Surowym kopalni. Wygląda jakby to był kiedyś basen, nie? Tak, ale jakie żaby z tego będą? No kijanki. Kopalni zakazano. No, urocze miejsce, piękne górki. Można jeździć, grać, skakać. Sokromy pozemek. Sokromy pozemek. No i tak wędrujemy przy żółtym szlakiem. Ten żółty szlak to teoretycznie miał nas prowadzić do Loty Chor, do centrum. Po skrócie. A się okazuje, że to niebieski szedł po skrócie do centrum, a żółty jest taki wielki. Obłaził nam. No i doszliśmy do kolejnego skrzyżowania szlaków. Jakbyśmy szli tym niebieskim, to byśmy dokładnie tutaj wyszli. A że poszliśmy żółtym, to zrobiliśmy kółeczko. No i teraz mamy z Loty Chory 1,5 km, a niebieskim 2 km. My idziemy żółtym, nie idziemy niebieskim. A my idziemy żółtym, do z Loty Chor. Niebieski też idzie, ale haczy o bar piwny, który jest po drodze. A my niestety musimy wrócić autem do domu. Więc nie możemy wstąpić na piwko. Prosim. Zaraz sobie idziemy romantyczną, spokojną uliczką dla tych chorych i podejrzewamy do centrum miasta. I zaraz w domu znajdziemy bambi, nie? Pomarli. O dziwo jechali do większych miast. Żebym się sam nie chce mieszkać. I jeszcze rzut oka na biskupią kopę. Widać wieżę obserwacyjną Kajzera Józefa. To jest droga krzyżowa. Pierwsza stacja. To jest krzyżowa trasa czy droga wokół wierzchu Świętego Rocha. I tutaj jakiś Piotr Nowicki malował. Piotr Nowicki mógłby karykatury robić, bo te postacie to takie dość karykaturalne. Ale może taki właśnie był zamiar tego, co tam siedzi Poncjusz Piłat, w mojej ręce, tak? No i wracamy do centrum z Loty Chor. Tam, gdzie zostawiliśmy samochód. Coś takiego tam było. I koniec ręki za...